Natomiast to, które miasta koniec końców złożą ofertę, jakie będą te oferty, jest ich słodką tajemnicą. Są miasta, które przyjęły taką procedurę i swoją ofertą chwalą się już w chwili obecnej. Tak jest z Łodzią, która przedstawia na przykład specjalną strefę sztuki jako wielką inwestycję. Wiadomo, że ta inwestycja w Łodzi to jest inwestycja, która jest uwarunkowana dotacją z budżetu państwa na przedsięwzięcia infrastrukturalne niezwiązane z kulturą na poziomie ponad 2 miliardów złotych. No bo trzeba dworzec kolejowy po to, żeby tą strefę sztuki zbudować, przenieść kilka pięter pod ziemię. I dopiero na nadbudowanej platformie budować strefę sztuki. Są miasta, które przedstawiają programy typowo PR-owskie, jak na przykład Warszawa w chwili obecnej, ale są miasta, które trochę milczą, ukrywają swoją ofertę, pracują w sztabach. Dla nas jest to bardzo interesujące i to zderzenie tych ciekawych pomysłów będzie dla nas pewnego rodzaju na pewno niespodzianką, mam nadzieję, że niezwykle miłą. Jakie są przeciwwskazania, które mogą wyeliminować miasto z możliwości ubiegania się o ten tytuł? Bezpieczeństwo całego przedsięwzięcia, to znaczy ja tak na każdą inwestycję patrzę, bez względu na to, czy jest to inwestycja w stolicę kulturalną Europy, czy jest to inwestycja, po prostu inwestycja. Najważniejsze z punktu widzenia takiego szerokiego naszego gremium będzie gwarancja na to, że to, co zostanie napisane, będzie zrealizowane. Jeżeli projekty będą bardzo nierealne, będą miały słaby fundament albo będą takim pomysłem iluzorycznym i to dostrzeżemy, to oczywiście te miasta będą eliminowane, krótko mówiąc, z tej konkurencji. Realność projektu jest niezwykle ważna. Czyli te miasta muszą przedstawić taką kompleksową ofertę wypełnienia, żeby mieć taki pakiet kulturalny, pełny, inwestycyjny, żeby było wszystko. W różnych dziedzinach sztuki, plus atrakcyjne pomysły, tak? Dokładnie tak. Natomiast potencjał poszczególnych miast jest tak zróżnicowany, że w niektórych wypadkach ważne będzie realność zrobienia pewnych inwestycji, pewnych przedsięwzięć typowo inwestycyjnych. Ale są miasta, które właściwie są prawie kompletne, jeżeli chodzi o posiadanie sal, określonych pomieszczeń i tak dalej. W najlepszej sytuacji pod tym względem jest Warszawa. Posiada prawie wszystko. Ma i Zamek Królewski, i Wilanów, i Łazienki, i kilka innych takich przedsięwzięć. No nie ma Muzeum Sztuki Nowoczesnej, czy z prawdziwego zdarzenia sali koncertowej, bo to jest pięta Achillesowa Warszawy. Są takie miasta, wspomniał Pan między innymi o Wrocławiu. No Wrocław buduje Narodowe Forum Muzyki. To będzie jedna z najważniejszych, najciekawszych sal filharmonicznych w Polsce, nie tylko w Polsce, w tej części Europy. Ale realność zrealizowania tego przedsięwzięcia do 2012, 13, 14 jest bardzo wysoka. Więc to z mojego punktu widzenia jest istotne. Jeżeli chodzi o takie miasta jak Gdańsk, Gdańsk zaprojektował kilka niezwykle istotnych przedsięwzięć, aspiruje o środki europejskie dla kilku tych przedsięwzięć. 4 lutego będziemy wiedzieć, które wnioski zostały pozytywnie zaopiniowane i one też będą determinowały pewne szanse dla poszczególnych miast być albo wysoko w skali rankingowej, albo nisko.